Jakie są główne założenia strategii marketingowej w sektorze turystycznym? Strategia marketingowa w sektorze turystyki dla Polski na lata 2008-2015 została stworzona przez Polską Organizację Turystyczną po to, żeby nakreślić, co będziemy robić w najbliższych latach, w jaki sposób będziemy działać, żeby określić także rolę podmiotów współpracujących z nami. Więc określamy główne priorytety działań, wzmocnienie konkurencyjności oferty, wzmocnienie produktów, informacja turystyczna i dzielenie się wiedzą z podmiotami gospodarczymi. Wytyczone cztery główne cele. Pierwszy z nich skupia się na poprawie atrakcyjności polskiej oferty. Drugi składa się głównie na działania, które mają wzmocnić polskie produkty turystyczne. Trzeci cel operacyjny dotyczy informacji turystycznej. Czwarty cel nazwany transferem wiedzy to jest ten cel, który będzie się skupiał na podniesieniu jakości kadr turystycznych, a więc szkolenia, dzielenie się wynikami badań, przeprowadzenie tychże badań. To porządkuje w jakiś sposób działania w dziedzinie marketingu, kreowania wizerunku Polski. To jest strategia dla kraju, ale również powinien podobny program przyjąć regiony. Państwo jeździcie, tak, po regionach. I jak tutaj wygląda koordynacja? Jeździmy tak naprawdę po to, żeby przedstawić to, co zrobiliśmy my, żeby pochwalić się troszeczkę, ale także pokazać, co planujemy, żeby poszczególne regiony, czy nawet poszczególne podmioty w regionach działające, czy to lokalne organizacje turystyczne, czy przedsiębiorcy, wiedzieli, co my będziemy robić, bo najważniejszy jest przepływ informacji. Być może w oparciu o nasze działania, nasze plany, żeby powstawały plany, które, jeżeli zrealizujemy wszyscy w sumie razem, dadzą właśnie efekt synergiczny. A z dotychczasowych spotkań, jakie macie Państwo doświadczenia, jaka jest odpowiedź regionów na te wytyczone kierunki? Dzisiaj jesteśmy już w piątym miejscu, w piątym regionie i muszę powiedzieć, że każde spotkanie jest dla nas także wskazaniem tego, co się już dzieje. Także my możemy uzupełniać swoje działania, bo wiadomo, że strategia musi być wypełniona działaniami. O zapisy, o informacje, które uzyskujemy w każdym z regionów. Słuchamy, dyskutujemy, ale jednocześnie staramy się pokazywać, że będziemy robić to, a na przykład tego nie będziemy robić. Wokół tego nie będziemy się skupiać. Natomiast faktycznie jest to dialog. Jest to dialog, jest to dzielenie się informacją. Okazuje się, że nie zawsze można z tą informacją dotrzeć do tych wszystkich, do których chcielibyśmy, dopóki nie przyjedziemy. Po prostu nie porozmawiamy na miejscu, nie popatrzymy na siebie, nie spotkamy się. To też pewnie w myśl zasady, że wspólnymi siłami można więcej. Zdecydowanie tak, dlatego że zresztą strategia jest tak skonstruowana, żeby znajdować punkty styczne, znajdować partnerów, wskazywać możliwości współpracy partnerskiej i to jest najważniejszy element właśnie w strategii. Żeby do tego nowoczesnego podejścia do działań marketingowych, ja się zawsze zastanawiam, kiedy na materiałach regionów, miast pojawi się logo Polski, przynajmniej do tych skierowanych na rynek zagraniczny. Ja myślę, że tak, że jesteśmy w momencie takiego nowego otwarcia. O marketingu mówią wszyscy. Ja bym bardzo chciała, żebyśmy mówili właśnie o marketingu, a nie tylko i wyłącznie o promocji. Żebyśmy mówili o produkcie turystycznym i żebyśmy mówili o promocji przypisanej do tego produktu właśnie. Podczas dzisiejszej konferencji w Gdańsku też rozmawialiśmy dużo o produkcie. W Bydgoszczy mówiliśmy o produkcie praktycznie w każdym miejscu. Mówimy o promocji, ale opartej na produkcie. Istotnym elementem strategii są badania i tutaj my Polacy musimy się pogodzić z tym, że nasz wizerunek, są pewne stereotypy dotyczące naszego wizerunku, ale też jest dobra wiadomość. Znaczy są pewne stereotypy i one są niekoniecznie bardzo dla nas przyjazne i dobrze ustawione. Natomiast jeżeli chodzi o faktyczne zderzenie z tym, co się dzieje na co dzień w Polsce, wtedy kiedy ktoś do nas przyjeżdża, wtedy kiedy już tutaj jest, to jest pozytywnie rozczarowany. To znaczy dowiaduje się, że jest lepiej niż mu się wydawało, że nie jest tak nudno, że nie jest brzydko, że wręcz przeciwnie, jest bardzo interesująco, że jest coraz więcej ciekawych pomysłów na to, jak tego turystę zaangażować w bycie tutaj właśnie w Polsce. Czyli rzeczywistość jest dużo lepsza niż wizerunek? Rzeczywistość jest zdecydowanie lepsza niż wyobrażenia o Polsce, także chcemy tak naprawdę pokazać światu to, jacy naprawdę jesteśmy. My nie budujemy czegoś od nowa, nie chcemy budować, natomiast mówimy wprost, to nieprawda, to co myślicie nie jest prawdą.